skorpia to tylko rejon puszczy, to pytanie otwarte, jak się okazuje. No, podczas tego wykładu postaramy się udowodnić, że niekoniecznie. Skorpia to też Stany Zjednoczone Ameryki. I może nie tyle udowodnię, ale opowiem nam o tym troszeczkę więcej. Pani Dorena Wasik, która jest takim łącznikiem między Polską i Stanami Zjednoczonymi, z tego względu, że swoje korzenie ma właśnie tutaj i od kilku ładnych lat coraz lepiej je poznali. Wykład mówi o kurpiach w Ameryce, natomiast dowiemy się, jak mogli tam trafić i jak ich tam szukać. Zapraszam. Chciałabym mówić po polsku, ale język polski jest bardzo trudny, trudny i mój polski jest bardzo słaby. Jeśli mam błąd, przepraszam. Jeśli mam błąd tutaj, przepraszam. Proszę podnieść rękę, jeśli wiedzą Państwo o krewnych w Ameryce. A teraz proszę podnieść rękę, jeśli przypuszczają Państwo o ustępnieniu krewnych w Ameryce. I wreszcie proszę podnieść rękę, jeśli wiadomo, że nikt z rodziny nie wjechał do Ameryki. Ha! Dziś wskażę pierwszy krok w odnalezieniu rodziny, która opuściła Polskę i znalazła się w Stanach. Może się okazać, że ktoś z Państwa znajdzie swych nieznanych bliskich. Ale zacznę o siebie. Mój dziadek, Adam Wasik, urodził się we wsi Kibelka w roku 1885 i popłynął do Ameryki w roku 1906. Jego rodzice nazywali się Józef Wasik i Mariana Demersk. Oto akt urodzenia Adama, którego kopie było potrzebne do otrzymania opatrzeństwa amerykańskiego. Moja ciotka Czesława przechowała świadectwo po zgonie dziadków. Wyjątkowe szczęście, bo jak Państwo wiecie, dokumenty zostały zniszczone do kadzidły. Gdybym nie miała kopii w Stanach, to nie poznałabym pańskiego nazwiska matki, czyli Demerski, tak ważnego do badań genealogicznych. Ostatnie 6 lat spędzałem na poszukiwaniu kobozy kogoś, kto by znał moje rodziny Wasików i Demerskich. Nie ma dokumentów, więc pukałam do wielu drzwi. Przedstawiałam się, ale nikt nie pamiętał Adama Wasika, który wyemigrował do Ameryki. W 2018 dzięki badaniom DNA znalazłam kuzynostwo w okolicy kadzidła. Oto jeden z odszukanych kuzynów. Inny jest tutaj. Znalazłem krewnych w Polsce i ona teraz wiedzą o rodzinie w Ameryce. Ok. Teraz przejdziemy do ważniejszych spraw. Na przykład, jak w 1906 roku mój dziadek przybył z Polski do Stanów. Tak, czy se inny. Przypłynął parowcem. To z takiej przewoziły każdym kursem około 2000 osób rozlokowanych w pierwszych, drugich i trzecich najtańszych klasach. Większość naszych rodzin pnęła trzecią klasę o podróż przed oceanem trwała 7 do 10 dni. Ptaki przebywały do płetów na samym wybrzeżu wschodnich USA, choć większość było wysłana z Nowego Jorku przez Statuę Wolności. Na fotografię Statuę Wolności, moja siostra i ja, na dzieckiej sukience. Będąc w Nowym Jorku, warto zwiedzić to miejsce i wynieść wewnętrzny szuchary aż do czubka.
Pierwsze Polacy przybyły do Ameryki w roku 1608 do Jamestown, Virginia, gdzie z Anglikami założyły pierwszą osadą. Natomiast największa ilość Polaków oszacowana na 2,6 miliona imigrantów. Większość pochodzenia łupskiego emigrowała do Stanów w latach 1870-1914. Straszyliśmy rodziny więcej głowy z nimi i dziś postaramy się odzyskać. Każdy z statków, na których płynęli nasi krewni, posiadał listę pasażerów. Pierwszą listą sporządzano, kiedy pasażer wchodził na statek w Europie. Listy taka była pisane w języku danego portu. Hamburg był bardzo popularnym portem, z którego wypływały Polacy. Druga lista pasażerów była sporządzana po angielsku, aby zarejestrować pasażerów, którzy przybyli do portu w Ameryce. Bardzo wiele takich list przetrwało, ale nie wszystkich. Zależnie od roku listy pasażerów zawierały oprócz imienia i nazwiska kraj pochodzenia. Czasami podawały informacje o osobie, który pozostał w Polsce, imię i nazwisko oraz adres osoby w Ameryce, do której pasażer płynął. Takie listy pasażerów pozwolą odnaleźć waszą rodzinę, które przybyły do Ameryki. Sylwes, jak wam dałem, właśnie pokazują listę pasażerów. Widzicie to teraz na ekranie. To jest lista do 1913 roku dla Jana Gutzigibalki. Płynął statkiem pocztą, który wyruszył z portu w Rotterdamie. Imię i nazwisko? Jan Gut. Ostatnie stałe miejsce zamieszkania? Gibalka. Imię, nazwisko i adres osoby w Polsce. Matka Anna Kazmarska. To naprawdę jest świetna informacja. Niestety pytanie o osobę po Polsce nie zawsze jest ujęte w dokumencie. Miejsce docelowe? Buffalo, Nowy Jork. Teraz już wiecie, gdzie dalej szukać informacji o Janie. Nie wszystkie osoby docierały do miejsca docelowego. Niektórzy zostawali w Nowym Jorku. Druga strona. Nazwisko osoby i adres do stanowi w Spanach. Brat Adam Gutowski. 10 Beach Street, Buffalo, Nowy Jork. Gut lub Gutowski. Jedno z tych nazwisk jest niewłaściwe. Myślę, że jego brat Adam zmienił nazwisko. Miejsce urodzenia? Gibalka. Lista pasażerów również podała mi, że Jan Gut miał 21 lat, brązowe włosy i oczy, nie umiał ani czytać, ani pisać, nie miał pieniędzy, a jego brat zapłacił za jego bilet. Listy pasażerów są indeksowane i możemy je wyszukiwać po nazwisku lub wsi, do której pasażer pochodził. Indeksy są dostępne na stronie ancestry.com lub na stronie familysearch.org. Ale myślę, że najlepiej wyszukiwać na stronie www.stevemorse.org. To jest darmowa strona. Na stronie Ellis Island musicie zalogować użytkownik i hasło, aby zobaczyć listę pasażerów. To też jest darmowa strona. Stevemorse.org jest inna, ponieważ jest łatwiejsza do wyszukiwania, a także bardziej przejrzysta.
Najpierw wyszukujemy wsi. Te Amerycy zazwyczaj nie mamy wsi, dlatego wszystkie miejscowości znamy tam. Jakby oft na nim. Bo interesuje się Kibalka, wyszukałam nazwą wsi Kibalka. Nikogo 18 pasażerów, a wróż nich Jan Gut, jego listą właśnie wiedzieliśmy. A tutaj szukałam nazwiska Wasik. Rezultat to sześciu Wasików i jeden Wasik Kioria. Są to dzieci, ciekawe, prawda? To naprawdę dobra informacja i było jest łatwo wyszukać. Skoro już wiecie, co można zrobić używając stron internetowych, pokażę Wam dokładnie, jak korzystać ze strony stevemorse.org. Oto strona głowa stevemorse.org. Ponieważ większość Polaków przybyło do Nowego Jorku w latach 1870 a 1913, klikamy na Ellis Island Passengers Gold Page. A oto następna strona. Tutaj możecie wybierać różne opcje wyszukiwania. Jest wiele kryteriów wyszukiwania, ale dzisiaj skupimy się na szukaniu po nazwisku. To jest name po angielsku. I wsi, mieście. Town. Oto do strony. Przed kliknięciem szukaj, search, musicie wypisać nazwę użytkownika i hasło dla Ellis Island. Klikamy nie ma kontu na Ellis Island. Zostaniecie przekierowani na ekran utwór swoje konto. Oto rezultat, kiedy szukałam wsi miasta Hudek. Widzimy nazwisko pasażera, wieś, wiek oraz przybliżony rok urodzenia oraz rok przybycia do Ameryki. Ostatnie cztery kolumny są przekierowaniem do ellisisland.org. Chcemy zobaczyć listę pasażerów, dlatego klikamy na słowo view, zobaczyć. Wybrałam listę dla Florek i tak dotarłam do tej strony. Na ekranie widzimy górę strony, gdzie właściciel strony próbuje sprzedać Wam kopię takiej listy pasażerów. Informacja mówi nam, że lista pasażerów ma tylko jedną stronę. Czasami są dwie strony. Nie chcemy nie kupować, więc idziemy na dwie strony. Teraz ekran pokazuje dwie strony i oto jest lista pasażerów. Można kliknąć na listę pasażerów, aby ją powiększyć oraz zobaczyć inne detale. Oczywiście chcę zachować kopię listy pasażerów, ale że właściciel strony chcę sprzedać kopię za 100 zł, nie jest łatwym zachować kopię za darmo. Jeśli klikniecie na Full Image, pełny obraz, można zrobić zrzut ekranu i w ten sposób zachować na komputerze to, co widzicie na ekranie. Wracając do ekranu, w prawej stronie ekranu jest kolejny ikonik, który pokazuje kolejne strony listy pasażerów. Są też strzałki w górę i w dół. To właśnie tu klikasz, aby zobaczyć drugą stronę. Następna strona powinna być po lub sprzed, w zależności jak dokument był skanowany. Jeśli jesteście ciekawi, Małgorzata Florek przepłynęła 6 maja 1906 roku i podjęła do swojego szwagra na Leyvike w Bridgeport, Connecticut na 1547 Barnum Avenue.
Oto podstawy poszukiwań na stronie internetowej. Teraz chciałbym przeszkolić parę rzeczy, kiedy już otrzymacie rezultaty poszukiwań. Również wspomnę o możliwych problemach. Zawsze problemy. Literowany, link na działo, popsute zindeksowane, nieścisły indeksowane. Pisowanie. Listy pasażerów są przeważnie pisane ręcznie i nie są łatwe do czytania. Dlatego jest wiele błędów w indeksach. Urzędnik, który sporządzał listę, mógł nie rozumieć polskiego. Czasami nazwiska były tłumaczone. Mój krewny Franciszek Załęski z Nowego Szelca jest zapisany jak i Franz Salecki z Nowego Szulc. To jest Steve Morse. To jest listy pasażerów. Musicie próbować różne warianty nazwiska lub też wypisać tylko pierwszych liter. Kiedy szukałam kadzidło, wypisałam kadzi, zobacz. Kadzidło, kadzidła, kadzidłr. Wyszukulabyście tylko pod hasłem kadzidło, to nie udałoby wam się odnaleźć wszystkich pasażerów. Link czasami nie doprowadzi się do właściwego wypisu. Z drugiej strony można brakować. Jeśli coś jest nie tak z linkiem, żeby iść do familysearch.org i poszukać dokumentu. To się zdarza rzadko, ale się zdarza. Czasami, kiedy są dwie strony listy pasażerów, górą część strony pierwszej nie jest listą, ale strony z podpisami. Trzeba znowu sprawdzić ikonek po prawej stronie ekranu. Wypis został zindeksowany błędnie. W indeksie są podane gibelki węgry. Jeśli sprawdzisz zapis, zauważysz, że ten pasażer mówił po polsku. Dlatego można powinno być zapisane gibelki polska. Prawdopodobnie sporządzający listą pasażera skopiował nazwę kraju i zapisać powyżej. Na ufałnikom kwendy jeszcze myśleć, że może być to błąd, to zapewne jest to błąd. Podanie informacji jest nieprawdziwe. Czy zauważyliście, że Adam Wasik nie pojawia się, kiedy wypiszemy nazwisko Wasik? Oto dokument, który należał do mojego dziadka, wynika z niego, że dziadek przebył 14 maja 1936 roku i zamieszkał z rodziną na Lejwajk na 1547 Barnum Avenue, Bridgeport, Connecticut. Czy ten adres i data coś wam przypominają? Jeden z popisujących jest Małgorzata Dziesińska. Wiedzieliśmy ją na liście pasażerów. To jest właśnie Małgorzata Florek, która przypłynęła w 1936 roku i zamieszkała z rodziną na Lejwek na Barnum Avenue. Kiedy szukałam aktu przebicia Adama Wasik do Ameryki, sprawdziłam wszystkich Adamów, które nazwisko zaczynało się na litery WA i którzy przebili w 1906 roku. I nic. Próbowałam szukać po różnych formach nazwiska i nic. Nic się nie pokazywało pod wsiąki belka. Ale znowu spróbowałam pod nazwą przy gibelki. Pierwszy Adam na liście to Demerski. A jakie było nazwisko rodowe Adamaki?
Kamieński przebył 6 maja 1906 roku, ten sam rok w innym dokumencie. Oto lista pasażerów pokazującej Adama Dębskiego. Jechał do rodziny na Lejwajk, Barnum Avenue, Bridgeport, Connecticut. To jest mój dziadek. Nie wiem, dlaczego został zapisany na liście pasażerów pod nazwiskiem rodowym swojej matki Dębskiej. Można miał lewe papiery. Można ktoś popełnił błąd, ale wasi nie umiał czytać ani pisać i dlatego nie mogł wiedzieć, że został zapisany jako Dębski. A może nie chciał, aby tak go zapisano. Ta lekcja uczy nas, aby szukać wszystkiego, nazwisk i jęcowości. Dobrym jest także sprawdzać pasażerów zapisanych nad i pod konkretnym pasażerem. Adam Dębski płynął z Piotrem Kilmonem i Jakubem Sadowskim z Olszewska. Ewan Gut z Glebe. Valentin Parzik z Jezgarki i Józefem Duszakiem z Kadzidło. Wszyscy byli z okolicy Kadzidło. Mam zatem szczęście i dodatkowy florek z Chudek, czyli 7 osób właśnie stąd z Kadzidła, które wyemigrowali do Ameryki tym samym statkiem. Zobaczymy, do kogo jechali do Stanach. Kliman i Sadowski do Worcester, Massachusetts, Gut do Glencoe, Nowy Jork, Parzik do New Britain, Connecticut, mój dziadek i Florek do Bridgeport, Connecticut, i Duszak do Shamokin, Pennsylvania. Wszyscy z nich znali kogoś w tych miastach. Zapewne kogoś w Kadzidło. Szacują się, że około 98% Polaków, którzy przebyli w tamtych latach, przybyli do rodzin lub przyjaciół. To są miejsca, w których możecie znaleźć swoje rodziny w Ameryce. Przed stevemorse.org można szukać wszystkich, którzy byli na tym samym statku. Wracamy do strony głowy stevemorse.org. Aby szukać wszystkich, którzy podróżowali tym samym statkiem, chciałbym wpisać nazwę statku, rok, miesiąc i dzień przepłynięcia i etniczność. Sprawdziłem statek Adama Waszyka, aby zobaczyć, kto jeszcze w nim płynął. Było 95 pasażerów Polaków, a przed tym statkiem płynęło około 2000 ludzi. Spośród tych Polaków przeszło 50 było w Kalisza, wiemy też, że było około 7 w Kadzidło. To jest pół statkiem jest Polak. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego, czego się tutaj nauczyliście i posłuchacie, kto z waszych rodzin przepłynął do Ameryki. Są też ludzie w Ameryce, tacy jak ja, którzy szukają informacji o rodzinie w Polsce. Ponieważ wiele dokumentów z terenów Kadzidła zostało zniszczone, wszyscy musimy dzielić się informacjami i dokumentami, a także historiami rodziny. To zwoli nam połączyć nasze rodziny. W Polsce będę znowu w czerwcu na Wesele Kurpiowskim i zostanę na kilka dni, aby poznać Kurpiowski zwyczaje. Będę z kilkoma Amerykanami, którzy mają korzenie w Kadzidle i okolicy. Mam nadzieję, że przyjedzie znowu na spotkanie, że nam nie serce. Ale teraz mam wiadomości do Amerykanów z Kurpie. Pan translator? Okay.
Here I have the email addresses. Adresy e-mail. Of several of my friends in America with Courbier roots. Jej przyjaciół, którzy pochodzą z Kurpi i mają tutaj swoje korzenie. Who are looking for their family here. Którzy poszukują tutaj rodziny. So if you see a name or a village that looks familiar to you. Więc jeśli widzicie jakąś wieś, miejscowość, nazwisko, które pasuje do was i waszej rodziny. Write down the email address. Zapiszcie e-mail. To jest mój, a very good friend of mine. To jest bardzo dobry przyjaciel. Stan good po Ameryce. To jest good tutaj. Ile nie? The spelling might be wrong, we're Americans. Mam jeszcze jedna rzecz, aby wam pokazać. Well, besides me, we are. Na tym zdjęciu jest budynek przy 1537 Barnum Avenue, Bridgeport, New York, Bridgeport, Connecticut. Adam Waszyka, pierwszy dom w Ameryce. To dzięki temu i rodzina na lewej, ja jestem tutaj dzisiaj. The Connecticut State Historical Society. Stowarzyszenie historyczne zachowania historycznych tutaj polskich z Connecticut. Asked us to write a few words about the Polish community in Connecticut. Poprosili, żeby zapisać a few words parę słów about the Polonia in Connecticut. O Polonii z Connecticut. These are the few words. To jest te kilka słów. I'm going to leave this at the library, so anybody can look at it after I leave. Zostawię to w bibliotece, żeby sobie można było zajrzeć. Unfortunately, it's in English. Niestety jest po angielsku. But we have a translation. Właśnie, czy jest po polsku? Po angielsku. A przewiduje wersję polską? Can I be in Polish? No, no. You don't speak Polish in America. To słowo egzekcja. A przepraszam, czy jest wersja elektroniczna? Not right now, but we could get it. Jeszcze nie, ale można... Bo jeżeli będzie wersja elektroniczna, to ja poproszę o taką. To wtedy już łatwiej z tłumaczeniem. Okej, dobrze. Trzymam za słowo. Kochani Państwo, ja muszę dopowiedzieć kilka rzeczy. Rzecz pierwsza, Dorena jest prawdziwą czarodziejką. Muszę to dalej nie powiedzieć. Odnalazła w Ameryce pewien kościół. Który jest też również ważny dla mojej rodziny. Zrobiła to, proszę nie tłumaczyć, za darmo. Druga rzecz, kochani, chcę dopowiedzieć, że Dorena Wasik będzie w tym roku, w czerwcu, uhonorowana tytułem honorowy obywatel gminy Kadzidło. Gorąco brawa. I otrzyma nagrodę Kurpiowskiego Nepomuka za ten trud szukania swoich bliskich i pamiętania o korzeniach.
Jest to dla nas bardzo ważne. I teraz, droga Doreno, chcemy Cię uczarować. Proszę przetłumaczyć. Chcemy Ci, Doreno, przekazać biało-czerwone kwiatki. Nie przypadkiem są w tych kolorach. Pani dyrektor trzyma w dłoni również rzecz, którą chcemy Ci przekazać. Może publiczności. I oczywiście Róża Kurpiowska by było. Dziękujemy z tego serca, kochani. I niech mi ktoś spróbuje powiedzieć, że genealogia jest nudna. Albo, że nie ma w niej nic ciekawego. Jest, i to bardzo dużo. I ta historia temu dowodzi. Pamiętacie Państwo, jak Ola prezentowała ABC genealogii?